Prawie 100 tysięcy złotych Leszno przeznaczy na wakacyjną akcję Lato w mieście, z której skorzysta ponad 500 dzieci. Jak poinformował Robert Frys, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, od pierwszego do ostatniego dnia wakacji czynne będą w lipcu 3, a w sierpniu 2 świetlice. Z wakacyjnych zajęć korzystać będą głównie dzieci z klas 1-3. W lipcu i sierpniu czynne będą też stołówki, w których dzieci będą mogły jeść obiady.